Wejdź na stronę, którą zarządzasz, i obok przycisku Promuj kliknij przycisk Zarządzaj. Jeśli nie widzisz przycisku Zarządzaj, upewnij się w prawym górnym rogu, że korzystasz z strony jako jej administrator, a nie jako osoba prywatna. Następnie przejdź do zakładki Dostęp do strony i kliknij Dodaj nową osobę. Osobę możesz wyszukać po imieniu i nazwisku. Jeśli nie widzisz tutaj osoby, która teoretycznie powinna znaleźć się na liście, upewnij się, że ta osoba nie ma dostępu do strony z poziomu konta biznes Facebook. Jeśli ma tam dostęp, należy ten dostęp usunąć, a następnie wrócić tutaj i ponownie dodać osobę.